Witam serdecznie na kolejnym dniocie. Dziś już w końcu nie jest aż tak gorąco, jest trochę chmur, mogłoby troszkę popadać, i oczywiście robota od blatego świtu. No i zrobiliśmy już te panele u góry podocinane. Jeszcze tylko muszę na trytytki połapać, tutaj jak się łączą, i tutaj może na złączeniach tych, ale to na spokojnie, najważniejsze, że już są przymocowane u góry. Tak naprawdę można by już było króliki tutaj puścić. Może trzeba trochę wysprzątać, poszukać, czy gdzieś jakiś wkręty nie spadł, czy blaszka, żeby tam, wiecie, im się nic nie stało. Trawka ładnie wschodzi, no bardzo ładnie. Nie spodziewałem się, że aż tak szybko jeszcze na wieczór tutaj podleję. Można by je dzisiaj wpuścić, ale chyba wpuszczę je jutro, bo niebawem czeka mnie kurs na Ciechanów i to chyba Lublinem, a się trochę cykam. Wam powiem je zostawić same, jak mnie tutaj nie będzie. No bo jeszcze tutaj wiecie, krótko były, raz pół dnia, tak naprawdę do wieczora no to nie wychodziły, ale jeszcze nie było całego całego dachu, nie było tak cienia, to one generalnie troszkę polatały i się chowały w cieniu, się tam zakopywały, szukały chłodu, bo by upał, a dzisiaj jest i chłodniej i mają cień, to tak chciałbym być. Jak pierwszy dzień tu będą cały, jeszcze te blaszki pomontuję, tu pozaczepiam. Jeden dzień w tom czy w tom nie zrobię różnicy, a... A wolałbym być, bo już wiem co by było. Bym pojechał i tylko o tym myślał, i tylko się martwił, czy wiecie, gdzieś nie wyszło, czy ten łobuz, o co tam w cieniu siedzi, tu się jakoś nie dobrał. Lepiej żebym był, szczególnie żeby on się oswoił, albo w końcu trzeba by go zamknąć. No dobra, no to tyle. To można uznać już za grubsza, wykończone. No podoba mi się, to ładnie, to jest zrobione, wygląda funkcjonalnie. No wiadomo, że klateczka jest. Bardzo ładna, chociaż do czyszczenia może być trochę trudna, ale wiecie, raz w tygodniu przeczyścić no to już się tam schylę. No ja nie mam 20 lat, no ale z drugiej strony nie mam też 90, bez przesady. Jakoś damy radę, to są dwa króliki, a nie 50, aż tyle sprzątania u nich nie ma. No u nich te klateczki, jak mają teraz małe, to się sprząta tam króciutko, szybciutko, to jedna, dwa, że będą dużo biegały przecież po dworzu. Także podejrzewałem, że w tych klatkach dużo narobione nie będzie, ale nie, to jest dzisiaj gwoździem programu. Bo przed chwilą wróciłem, załatwiłem jajka i zaraz je podłożymy, chyba malutkiej. Uwaga, uwaga. Taka chwila, że aż perełka przyleciała. Pawie jajka załatwiłem. I zaraz w której kwoczce podłożymy one tutaj nie wszystkie są pawie. Z tego co wiem, to jest pawie, to, to i to. A tutaj są wymieszane gęsie i indycze. To mi się wydaje, że będzie gęsie to. I chyba, no to to na pewno. Czyli te by były w takim razie dwa indycze i trzy gęsie. Tam czas klucia jest podobny, to może też jednej kurce, tylko któreś innej. A tutaj mamy cztery pawie jajka i od takich pięknych pawi. Mówię wam, tylko nie wiadomo, co z tego będzie, bo te pawie są młode. To są ich jedne z pierwszych jajek i z tych poprzednich, z tego co wiem, tam słabo było z tym kluciem, nie wiem tam się. Jeden wykluczy coś. Trzeba zrobić zagłębienie tutaj. Ładnie je ułożyć i teraz której kurce powierzyć tak odpowiedzialne zadanie? No i myślałem o malutkiej, bo ona to wiadomo, twardo siedzi. jajku wypadło mi jedno jajko, jak to możliwe? To gęsie. Dobra, to chowamy. To to za chwilę. Gęsie to jak gęsie, ale tutaj. No dobra, jest zagłębienie. Trochę damy tam w kącik, bo wiadomo, kura lubi w kącie siedzieć. Tutaj, no to co? Chyba malutką przyniesiemy. Malutka jest najspokojniejsza, siedzi twardo. Są szanse powodzenia, no to jest mała kurka, ale tylko takie cztery jajka myślę, że obsiądzie bez, bez żadnego problemu, a na tamtym gnieździe siedzi króciutko bardzo, także z przenosinami nie powinno być problemu. Trochę się stresuje. No ale spróbujemy. No. Jakby były Pawie na bazie, Pawie na bazie, to by było fajne. No dobra, lecę po malutką. Kamerę wam tutaj zostawię tak. I lecę ją wezmę. Ona to tam nie gryzie, nie drapie. To spokojnie powinno się ją wziąć. Malutka, nic się nie denerwuj. Bardzo odpowiedzialne zadanie przed Tobą. Tak wiem, 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 wiem. Wiem, że tu już masz swoje jajka, ale tutaj weźmiemy. Wiesz co? Szarą kurkę tutaj weźmiemy. Ona jest niesamowita. Niosę ją na ręku. A ona nawet, chciałem powiedzieć, że mnie nie drapie. Ale troszkę spróbowała. Malutka. Nie denerwuj się. Tutaj masz jajka, i teraz na nich sobie usiąść. No, zobaczymy, czy usiądzie. Malutka! Spokojnie, spokojnie. Dobra, zabieram stąd kamerę i resztę rzeczy. Zaraz przyniesiemy jej jedzenie. Zobaczymy, czy siądzie na tych jajkach. Siądziesz? No już patrzy na te jajka. Zaraz powinna sobie dziobem pod siebie je wsunąć. To by było idealnie. No, dawaj, malutka, dawaj, dawaj. Pod siebie, śmiało. No chyba już weźmie, ale tak patrzę, że coś chyba za duże jak na jej. Dobra, uwiję sobie gniazdko i zaraz będzie elegancko, tak podejrzewam. Tak, już pod siebie wsuwa. Dobra, nie przeszkadzamy. Zajrzymy do Ciebie za chwilkę, żebyś tu się nie stresowała, nie myślała, że ja tu tak będę Ci gadał i zaglądał. Cały czas to jest bardzo dobre gniazdo, tutaj się wykluło prawie 100% peryliczek, także warunki są odpowiednie, jak inne kury dały radę, to Ty najlepsza kwoka na całej bazie na pewno dasz radę, no tydzień dłużej niż kurze, przepraszam bardzo, ale będę się starał, żeby nic Ci tutaj nie przeszkadzało. Tylko jej przeniosłem z tamtego gniazda wodę i jedzenie i już ostatnie jajeczko pod siebie wsuwa, jakoś układa, o bardzo ładnie wciągnęłaś i zniknęło. Gratulacje malutka, już nie przeszkadzam, cztery tygodnie ciężkiej pracy przed Tobą, no ale komu ma się udać jak nie Tobie. Powodzenia, a na Twoje jajka, żeby nie było źle, dam szarą kurkę, bo ją ładnie nauczyłaś, także nie martw się o tamte, nie zmarnują się. A Ty jak dobrze pójdzie, wychowasz pawie. Ale to by było, jakby malutka pawie prowadzała, coś pięknego. No ale czy się uda? Nie wiadomo no. Nie wiadomo jak z zależeniem tych jajek, nie wiadomo czy malutka wysiedzi, no jest dużo zmiennych. Ale spróbować myślę, że warto. A na te jajka, co tutaj zostały, spróbuję dać szarą kurkę. Nie wiem, jak będzie z jej przenosinami. Spokojna jest jaki malutka, bez awantur żadnych. Szara kurka to nawet nie krzyczy nic. Proszę bardzo, ej, to nie ty tu miałeś przyjść. Taka czerwona kura tutaj przyszła. Proszę, siadaj sobie. Dasz radę. Powodzenia. Zaraz Ci przyniosę jedzenie i picie, bo te, co tu było, to zabrałem do. Malutkiej, no to nie ma. Zobaczymy, czy dasz radę obsiąść tyle jajek, co malutka miała. Malutka dała radę, ale wydaje mi się, że malutka, mimo że jest malutka, jest ciut większa od ciebie. No i wyżej Ci ze dwa, 3 jajka się zabierze. No ale zobaczymy, ustaw sobie tam po swojemu, to wtedy będziemy kombinować. I utro najlepiej, bo to tak z dzień pewnie potrwa, zanim jakąś taką optymalną, ergonomiczną pozycję dla siebie znajdziesz. Szara Kurka ma już przyniesione tutaj jedzenie i picie, ale tak zaczęła trochę spacerować, trochę się tam układała. Teraz troszkę spaceruje. Dam jej spokojnie z godzinkę, dwie, bo to tak różnie bywa. Nawet jak przekładacie sobie kwoki i że ona od razu tak nie usiądzie jak malutka. No nie każda jest jak malutka, że jak zobaczy jajko, to od razu dziobem wsuwa pod siebie, no. To nie zawsze tak jest. Trzeba jej dać trochę czasu, może ona, wiecie, zrozumie, że tutaj też są jajka do wysiadywania. Nie musi wracać do tamtego gniazda. A szarej kurki nie chce trzymać tam w środku, bo większe kury, rano szczególnie, to się strasznie z nią przepychają, wyganiają ją, dokładają jajek. No niestety tam jest takie gniazdo ogólnodostępne i bardzo ogólnodostępne. Wiadomo, tutaj za każda kura może sobie przyjść i usiąść. Także. Także tu by było dla niej niedobrze i z tych jajek też by nic nie było. O, Jaga oczywiście twardo siedzi. Obok ta czarna kurka. Ta czarna kurka też kombinuje. Codziennie siedzi w innym gnieździe. Trzeba będzie ją przełożyć. Ale wiecie co? Jak jutro przełożę króliki, to mi się dwa gniazda zwolnią. I tam sobie dwa, dwie kurki wsadzimy z jajkami. I może te indycze też. Dobra, lecę te indycze. Schowam, żeby tam nie były na cieple, tylko żeby było chłodniej. To jak do jutra przeleżą, nic im się nie stanie. Indycze tam są i. Gęsie, tylko są pomieszane. Ja do końca nie wiem, które to które. Także to w sumie jeden czas, to może byśmy pod jedną podłożyli. Dobra, lecę chowam, bo one mi tam wiecie, żeby zbuki się nie zrobiły. A gąską to już wystarcza naprawdę 15 minut, żeby ten basen zabrudzić. Dopiero co tu wymieniałem tą wodę, trzeba będzie pomyśleć o większym basenie, tylko one strasznie nierównorosną. Znaczy ta malutka nierównorośnie, bo reszta idzie w miarę okej okay do góry. Jedzenia mają pod dostatkiem, wszystkiego pod dostatkiem, no zobaczymy, może duży basenik by im tutaj wstawić, wymyć, bo mam tam zapasowe, jeszcze przy starym tym kaczniku mam ten duży basenik, to już te większe pewnie by dawały radę, ale ten malutki znowu się boję, że jakby wskoczył, to by nie mógł wyjść żeby się nie męczył, bo wiecie co, u znajomego tak się trzy czy cztery kaczki utopiły, póki było wody do pełna, to bez problemu sobie wskakiwały, wyskakiwały i pojechał do pracy, wrócił i się potopiły. Bo trochę wody rozchlapały, już nie mogły wyjść i cały dzień, tak się mordowały i o, co zrobić? No i tak się zdarza. Dlatego po tamtym przypadku, jak usłyszałem, to jestem na to uczulony i staram się nie robić za głębokich tych baseników, bo może być kłopot. Na no, takich maluchów to by było szkoda, żeby tak się męczyły. Dlatego na spokojnie, jeszcze ten mały basenik na pewno parę dni. Będą miały, niech ta malutka szybko rośnie, one są takie duże, już by śmiało mogły iść do wszystkich tutaj, z tego dużego basenu korzystać i tak dalej. No ale ta malutka jest za mała, a przecież nie będę ich rozdzielał, no bo jak to tak, niech się chowa z rodzeństwem. Poczekamy, jedz dużo, malutka gąsko, albo kaczko gęsio, albo coś z ciebie, jakiś łabędź wyrośnie. Jedz dużo i szybko, żebyś dogoniła rodzeństwo. To już sobie pójdziecie do wszystkich. No, one są już takie duże, że nie dadzą sobie w kaszę dmuchać od reszty towarzystwa. Malutka to malutka, można ją przenieść, wszystkie jajka pod nią, już się roz... rozkokosiła, chyba tak się nawet mówi. Sobie siedzi, jak się zbliżam, to jeszcze na mnie czasami wiecie. Tak zamarudzi specyficznie. O, teraz akurat nie już się trochę ze mną oswoiło. Ale dobra, nie przeszkadza mi, bo to nowe miejsca, co chwilę i tu zaglądam bez sensu. Wysprzątane, świeża słoma, czyściutko. Malutka, powodzenia. Pawie, pawie, zobaczymy. Jakby z tych czterech jajek się dwa chociaż wykluły, to by było super. Potem może samca by się zostawiło, zamieniło z kimś na samicę, albo wiecie, no zobaczymy, co tam będzie. No bo dobrze by było wymienić, żeby jak, jakby parkę zostawić, no to żeby nie były z jednego gniazda, tak najlepiej, bo potem te kurcz z tymi kurczakami, czy tam młodziakami, to różnie może być dobra malutka. Powodzenia i może będą pawie na bazie. Kto wie? I to już niestety wszystko w dzisiejszym gniocie, bo ja muszę tutaj ogarniać i zaraz jechać na ten Ciechanów. Wrócę będzie dosyć późno, także, jakbym dopiero wtedy składał gniota i go wpuścił w internet, to pewnie nie zdążyłby się do rana wrzucić. No niestety ten internet mam dosyć powolny, już tak myślałem, że, bo wiecie, wieczorem mógłbym też dużo rzeczy nagrywać. Tutaj przygody są cały czas wieczorami. Czasami dużo się dzieje, to są wiecie, uciekinierzy do lasu, do ich siegania, tam się liczy kury, czy są wszystkie i tak dalej, i tak dalej. Nowa usiędzie na jajkach. No zawsze coś się dzieje wieczorem, nie jest tak łatwo, że się tylko idzie i zamknie drzwi. Czasami trzeba się trochę natrudzić, ale jakbym czekał do tej 21-22 ze składaniem filmu, to by się nie zdążył wrzucić do rana. I nawet myślałem, czy nie zrobić dwudniowego opóźnienia w tym daily, to wtedy wiecie, on by się całą noc mógł tam wrzucać, nawet jeszcze rano ten odcinek, bo by szedł dopiero jeszcze następnego dnia. Ale też nie chcę chyba robić takich opóźnień, bo na przykład z szorcami byłby rozjazd dwudniowy. To też tak chyba nie bardzo. Możecie napisać w komentarzu. Co o tym myślicie? A ja jeszcze szybko muszę o narzędzia pochować, bo tutaj tak no, na razie nie widać, żeby miało padać, ale tam pewnie chwila zejdzie w tym Ciechanowie, także dobrze, żeby mi nie pomokła jakaś szlifierka, takie rzeczy. Piła. Nie, piły nie brałem. Wkrętaczka, szlifierka. o, Dobra, dobra, zaraz to chowam. Na dzisiaj niestety to wszystko muszę to poskładać i lecieć jutro. Jutro też będę miał trochę jazdy, bo przyjeżdżają goście i się zadeklarowali, że całe te drewno uprzątniemy i ułożymy. Trzymam ich za słowo. Będą parę dni, to bardzo dobrze, może by się udało już te podwórko tutaj uporządkować, to chociaż przed chałupą byłby porządek, może będzie chociaż kilka mniej komentarzy, że mam wiecznie bałagan, wtedy tutaj to tu bym pokazywało, no bałagan jest, ale tutaj akurat jest ładnie, no trawę trzeba będzie skosić, tylko no na razie, o paliwo przywiozłem, trawy nie koszę, no bo bez sensu, tu trzeba najpierw wszystko wysprzątać, żeby tą kosiarką się dało jeździć, zaraz tu się wplączę w jakieś resztki tych ogrodzeń czy innych rzeczy i tylko popsuję. Sprzęt. No dobra, dobra, nie przedłużam. Na dzisiaj to wszystko lecę to składać i jechać i wracać i jutro od rana też robota, ale będzie, będą, będą pomocnicy i to tacy konkretni do roboty muszę przyznać, także jak się zadeklarowali, że taki mają cel, przyjadą. Wiadomo, się pogoszczą, się pogościmy. Oczywiście. Może na kajaki pójdziemy, ale jeżeli pójdziemy na kajaki, na telefonu nie biorę ze sobą, nic nie biorę ze sobą. Tylko spodenki, koszulkę, nic więcej i tutaj są fajne. No dobra, ale jakby to się uporządkowało, to już tutaj by było miejsce, to już można by było sobie planować, planować jak tu porobić, jakaś budka na Lublina by się przydała, żeby tam taka sauna nie była w lato, bo to, ojej, to się wywietrzy po 300 km. dopiero, żeby tam trochę temperatura spadała, bo to goła blacha, tam prawie żadnej izolacji nie ma, to się nagrzewa jak w saunie. Dobra, bo znowu przedłużam. A już muszę lecieć, także na dzisiaj kończę. Zapraszam na jutro, na siódmą rano. I trzymajcie kciuki za malutką, to będą pawie na bazie. Cześć!